Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i tych, którzy obserwują nas u siebie w domach. My jesteśmy w miejscu nabożeństw Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. I zebraliśmy się tutaj, aby przestudiować kolejną myśl zawartą w podręczniku do studiowania Pisma Świętego, którego głównym zamierzeniem jest powiedzenie o uczniostwie, czym jest uczniostwo, jak stajemy się uczniami Chrystusa. A dzisiaj chcemy mówić o tym, jak przygotowywać dzieci do tego, aby były uczniami Jezusa Chrystusa. Razem ze mną w studio są osoby takie jak Zbyszek, Halina i Mariusz. Chcemy rozpocząć modlitwą nasze studium, dlatego że będziemy rozważać Słowo Boże. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, za ten przywilej, że możemy studiować Twoje święte Słowo. A z racji tego, że wierzymy, że jesteś Jego autorem, zapraszamy Cię tutaj do siebie poprzez Ducha Twojego Świętego, abyśmy to, co dzisiaj będziemy mówili, o czym będziemy mówili, aby było zgodne z Twoją wolą. Prosimy, bądź z nami w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, o to prosimy, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Przygotowywanie dzieci do uczniostwa, do tego, aby zostały uczniami Jezusa Chrystusa. Czy to jest możliwe? Czy Chrystusowi zależy na tym, aby dzieci to czciły? Chcemy zastanowić się nad myślą przewodnią najpierw, która wprowadza nas w dzisiejsze rozważanie. Kiedyś ludzie, którzy byli nauczonymi w Piśmie, którzy stanowili taką elitę Kościoła starotestamentowego, zauważyli, że o ile udało im się panować nad dorosłymi, to mieli kłopot nad tym, aby zapanować nad uczuciami i zachowaniami dzieci, które rozentuzjowane przyszły tam, gdzie był Jezus Chrystus i zaczęły wołać Hosanna, Hosanna królowi Dawidowemu. I ci dorośli przyszli do Jezusa, mówią: czy ty nie słyszysz, co one mówią? A Jezus powiedział tak. Tak jest. Słyszę. A czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowałem sobie chwałę? Co te słowa mogą oznaczać w tamtej sytuacji, dzisiaj? Sytuacja wtedy tu przedstawiona jest dosyć taka szczególna. Pan Jezus wjeżdża do Jeruzalem. Padają gałązki, pada wiele jak gdyby i gestów, i słów. Ale już sam fakt, że przychodzą i są tam tacy ludzie, którzy gotowi są właśnie ścielić swoje szaty, kłaść gałązki palmowe i w pewnym momencie przełączają się także do tego dzieci. Czy naśladowały dorosłych, czy też w pewnym momencie słyszały o Jezusie to, co czynił, to, co robił, i ich serce było jakby napełnione taką pragnieniem wyrażenia tej wdzięczności. I widząc to przyzwolenie rodziców i ten taki szczególny moment, jakby z radości zaczęły wołać w taki, a nie inny sposób. Wobec tego zastanówmy się nad tym zachowaniem dzieci, zachowaniem dorosłych, kim były te dzieci i skąd tyle entuzjazmu w tak
uroczystej chwili. No dla mnie to jest zastanawiające w tym tekście, jak, no i szukam właśnie w myślach odpowiedzi, jak niemowlę, które nie mówi, i tutaj dalej jest sących, czyli dzieci takie, które są jeszcze małe, bo dziecko ssące możemy najwyżej do 2 lat liczyć, prawda? Właśnie wypełniły to, co powiedział Jezus Chrystus, że z tych, od tych dzieci one będą mi oddawać chwałę. Dla mnie to jest właśnie, i szukam tej odpowiedzi. Ja się zastanawiam, czy te dzieci, które tam wołały wtedy, gdy starsi słali szaty i liście palmowe, czy to były niemowlęta i ssące dzieci, czy Chrystus chciał, jak gdyby odpowiadając na to pytanie, bo nauczeni byli bardzo zdziwieni takim zachowaniem, powiedzieć, a nie czytaliście, że z ust niemowląt i ssących, czyli dziwicie się dzieciom? Nawet ssące dzieci mogą być jakąś chwałą dla Boga. Tu chciałbym może, skoro chcemy ruszyć dalej i trudno nam może w tym momencie znaleźć odpowiedź, znajdziemy ją nieco później, gdy zwrócimy uwagę na kolejne teksty. Prosiłbym o przeczytanie tekstu z Psalmu 127 i tam od trzeciego tekstu, od trzeciego wiersza. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Kto to powiedział i do kogo to powiedział? Psalm napisał Salomon. Mhm. I to Salomon mówi, że dzieci są darem Pana, że pochodzą od Boga. Czy jeżeli dzieci pochodzą od Boga, i on to napisał na pewno dla rodziców, aby tak przyjęli dzieci, które mają, i te dzieci były tak przyjęte, i rodzice oddawali cześć za te dzieci, byli wdzięczni Bogu. Dzieci, znamy to powiedzenie, że ktoś to z mlekiem matki wyssał już. Takie nastawienie, takie życie, taki charakter, taki sposób bycia później już dorosłym. Dziwimy się, że później, gdy te dzieci dorastały i obserwowały, że nadszedł ten prawdziwy Mesjasz, o którym im rodzice mówili, opowiadali, że teraz jest czas, aby go uwielbić, że one chcą mieć w tym udział? Tak, można by tu właśnie teraz znaleźć tą odpowiedź, na którą mówiłam, że no jakby szukam tej odpowiedzi, nie? Że właśnie w ten sposób te dzieci wtedy no automatycznie, tak spontanicznie oddawały cześć temu, któremu no jakby to już w tym macierzyństwie w łonie zostało zaszczepione, bo jeśli matka w taki sposób podchodzi do macierzyństwa, do swojego dziecka, no to pewne cechy już mu w łonie przekazuje. Mówimy o czynieniu uczniów z dzieci małych. W jaki sposób można już takie małe dzieci przygotować do tego, aby były uczniami Boga, uczniami Zbawiciela? Czy nie przez zachowanie rodziców? Przede wszystkim przez swój przykład, jaki dajemy, ponieważ dzieci widzą, uczą się od nas już od pierwszych dni. Ja mogę z swojego doświadczenia, bo mam małą córeczkę, powiedzieć, że ona naśladuje każde moje słowo. Nawet jak chrząknę, jest za mną i chrząknie sobie. Jak powiem amen, powie amen. Że już od pierwszych chwil dziecko patrzy na nas i naśladuje. Chce być tam, gdzie my jesteśmy, szczególnie mama, bo za mamą chodzi wszędzie, prawda? Więc mamy wielki wpływ na dzieci i one właśnie patrzą na nas i patrzą na naszą autentyczność, że my tych dzieci nie oszukamy, że jak będziemy im mówić tak, a będziemy robić inaczej, to one to widzą. Czy łatwiej jest wychowywać i prowadzić i przyzwyczajać do czegoś, co uznajemy za słuszne i właściwe, małe dzieci, czy te, które już mają tam 5, 6, 8, 12 lat? No ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że łatwiej jest te małe. Dlatego, że one całkowicie ufają, patrzą, widzą. No i tak chcą też czynić, bo wiedzą, że to, co rodzic robi, a kochający rodzic, to wiedzą, że to jest dla nich najlepsze. To były dzieci izraelskie.
Skąd Izraelici wiedzieli, poza tym, że Salomon już im powiedział, dzieci są błogosławieństwem dla Pana, ale Salomon to jest dopiero 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, a przedtem, gdy naród się kształtował, Mojżesz, czy również były jakieś wskazania, jak należy kształtować i wychowywać dzieci i czynić je tymi naśladowcami? Tekst mamy chyba, gdyby można było z Księgi Powtórzonego Prawa przeczytać z 6 rozdziału. Tak, czytam z 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, 6 i 7 werset. Niechaj te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę, tu jest taki zwrot, najpierw te słowa, zanim przekażesz, będą w twoim sercu. Czyli najpierw właśnie. Bo można nauczyć się jakichś słów, być teoretykiem, kazać dziecku robić tak czy inaczej myśleć, a samemu zupełnie inaczej postępować. Czy dzieci małe wyczuwają to, co naprawdę jest w umysłach, w sercach, w zamyśle dorosłych ludzi? Ktoś powiedział, że małe dzieci są niedyplomowanymi, ale najlepszymi psychologami. Czy to prawda? Nie wiem, czy są psychologami, ale wydaje mi się, że opowiadanie dziecku, tak jak tutaj jest, tu było napisane, o Bogu, którego ja przeżyłem w swoim życiu, czyli doświadczenia moje z Bogiem, tak jak tutaj Mojżesz mówi, że będziecie przekazywać swoim dzieciom, co Pan Bóg wam uczynił, jak was wyprowadził z Egiptu, to wszystko opowiadali oni to, co przeżyli na własne i widzieli na własne oczy. I to sprawia tą autentyczność, mi się wydaje, które dziecko wyczuwa, że ja jestem w stanie opowiadać o Bogu, którego ja spotkałem w swoim życiu. Jeżeli ja nie spotkałem Boga w swoim życiu, a będę chciał przekazać o tym dziecku, to będzie taka pewna abstrakcja. I mi się wydaje, że dziecko to będzie czuło, że jestem nieautentyczny. Że moje życie jest inne, że tato, ty opowiadasz takie rzeczy, a ty nie żyjesz tak. Ale myślę, że to jest związane z pewnym wiekiem. Na początku dziecko jest, tak to widzę, tak jak sam powiedziałeś, że dziecko naśladuje. Na początku podchodzi w sposób bezkrytyczny, bez jakiegoś takiego nastawienia na to, żeby te cokolwiek krytykować. W ogóle nie myślę o tym, tylko po prostu no to przyjmuje. Tutaj w tym tekście, który przeczytałaś, Halinko, jest ten tekst, będziesz... Tam to słowo pada, może wpajał. Wpajał. To jest takie słowo, które może być takie kogoś drażniące. Także w pewnym momencie, że wpajać, no to znaczy trzeba będzie wręcz to tak troszkę przymuszać. I to nieraz ktoś by powiedział, oj, to nie jest dobre, to powinno być tak naturalne, to będzie przychodziło naturalnie. Ale w pewnym momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że to, co robimy, jest niezwykle ważne i przyniesie pewien owoc i Pan Bóg wie o tym, to powiedział, słuchajcie, to jest naprawdę istotne i mówi, wkładajcie to. To nie jest tak, słuchajcie, że to nie ma znaczenia, że to jest naprawdę bardzo ważne, te treści, które ja mam tutaj do przekazania. Te wszystkie informacje związane z historią Izraela, z waszym pochodzeniem, z waszym dziedzictwem, kim jesteście, a z tym się kryje w pewnym momencie, jesteście ludem Bożym, jesteście dziećmi Boga. Ta cała informacja była przekazana, że jakby to dziecko wzrastało w pewnej atmosferze, że ono nie jest takim zwykłym, no to ja wiem, popatrzcie, jakby przez te teksty, przez te prawdy, Pan Bóg budował pewną, nie tylko chodzi o tożsamość, ale pewnego rodzaju taką kręgosłup, który jakby pokazywał, co jest, bo tam były i dobre rzeczy, co jest dobre, co jest złe, co się Panu Bogu podoba, co jest nie, w różne sposoby, ale jak gdyby, ja nie zapomnę, ja przepraszam, to jest zupełnie inna historia, ale ja nie pochodziłem z narodu żydowskiego i rodzice nie czytali mi Biblii, ale ja pamiętam, że zaczytywałem się książkami Karola Maja, gdzie miałem dobrych i złych i to były dla mnie pewne wzorce.
Czy postacie, które pozwalały mi ukształtować, że są postawy dobre i są postawy złe. Tę samą treść dostrzegam, kiedy wpajamy i przyjrzymy się zasadom, które Pan Bóg mówi, wpajajcie je. Czyli pokazanie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Ja to jest potrzebne. Jeszcze może do tego, co powiedziałeś, Zbyszku, że jesteście dziećmi Bożymi. A może byłoby lepiej powiedzieć, jesteśmy dziećmi. Wiecie, Bóg nas miłuje. Tatuś był też małym chłopcem. I opowiadać temu dziecku, jak to było w mojej młodości, gdy mamy te doświadczenia z Bogiem, a każdy z nas przecież to zauważa. Ale nie tylko mówienie o tym. Mojżesz, który zalecił to swojemu narodowi, gdy wielu z nich jeszcze było dziećmi, bo Księga Powtórzonego Prawa to już narasta nowe pokolenie przecież, prawda? Gdy to były jeszcze małe dzieci, a niektóre się jeszcze nie urodziły, a ich rodzice może były małymi dziećmi przed 40 laty, gdy Faraon godził się, aby ich wypuścić z niewoli egipskiej, to po 7 plazie zadał im takie pytanie. A kto myślicie, że ma wyjść z tej niewoli? On mówi, wszyscy wyjdziemy z naszymi dziećmi, z naszymi córkami, synami. On mówi, żadną miarą, nikogo nie wypuszczę. Mojżesz mówi, to nie idziemy. To będziemy dalej tutaj, aż przekonasz się, że Bóg istnieje i wtedy się zgodzisz na nasze wyjście. To jest bardzo ważne, żeby nie tylko mówić dzieciom, ale pokazywać, że nam na nich bardzo zależy i mówić o tym, jak Bogu zależy na każdym z nas. Bo dzieci się uczą i dobrego, i złego. Byli tacy nawet królowie w Izraelu. Jeden z nich opisany jest w księdze Jeremiasza, który tacy ludzie wpływowi, którzy dopuszczali się strasznych rzeczy w odniesieniu do dzieci. Czy moglibyśmy ten tekst z księgi Jeremiasza usłyszeć? Mam otwarty. Z rozdziału 7, wiersz 31. Mam otworzony ten tekst i czytam. I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinona, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i czego i co mi nie przyszło nawet na myśl, mówi Pan. To było straszne, kiedy naród izraelski i w jakiś sposób siebie sami przekonali, i praktyki oszczędnych narodów i przekonały, że najwyższym szczytem, formą oddawania czci Bogu jest poświęcenie nawet własnych dzieci. I składali je w ofierze Bogu, spalając. Albo spalając, wręcz wrzucając do tych piecy czcicieli Molocha, albo rozpalając 2 ognie po obydwu stronach, a dziecko musiało przechodzić. To był ten chrzest ognia, jak uważano. Jak przeszło, to przeszło, nie przeszło, to nie przeszło. Skąd to się mogło wziąć w narodzie izraelskim? Z ościennych narodów. Dlatego, że Bóg mówi, ja tego nie nakazałem. Dla mnie to nie jest ofiara. Prawda? To jest, w innym tekście mówi, jest to wielka obrzydliwość. Mm-hmm. Nie przyjmuję tego. Czy w naszym życiu może być coś, albo słowa, albo zachowania, które mogą być dla naszych dzieci takim tyglem, jak ten piec molochowy? Czy my nieraz wierzący, czytający Pismo Święte, możemy zauważyć w naszym życiu, że zgadzamy się na coś takiego, że nasze dzieci będą cierpieć i będziemy myśleć, że to dla sprawy Bożej, bo ja muszę mieć czas dla Boga, a więc to dziecko niech się tam bawi, gdzie chce, niech robi, co chce, niech ogląda, co chce. Czy dzisiaj taki piec molocha, mówiąc obrazowo, zauważamy w naszych środowiskach, w naszej cywilizacji, a może w naszych domach, a może w naszych kieszeniach? Ja chciałbym powiedzieć, że tym piecem, tą ofiarą dla Molocha
Uważam, że jest brak zainteresowania dzieckiem, czyli tym, co ono robi, czym się interesuje, odzbywaniem go, prawda? Nawet gdy możemy robić taką piękną rzecz, jak czytanie Pisma Świętego. Ono może przyjść do nas, na przykład chcieć naszej uwagi, a my możemy go zbyć. Zamiast pokazać mu Jezusa, prawda, w tej chwili, bo Jezus by w taki sposób nie postąpił i o tym też, takie przykłady też mamy, ale później, prawda, że raczej by przyjąć, przytulić, że w dzisiejszym czasie również ciężko być autorytetem dla swojego dziecka, ponieważ ono ma autorytety wszędzie, w postaci internetu, w postaci kolegów, szkoły. I póki my możemy od tych najwcześniejszych dni wpajać, jak tu jest w Starym Testamencie, ten nasz autorytet, który pochodzi od Pana Boga, te nauki, które są od Pana Boga, i powinniśmy wykorzystywać każdy czas, który my możemy mieć z dzieckiem. Poświęcać mu jak najwięcej czasu, jak najwięcej możemy. Nawet studiując Pismo Święte, razem z nim, prawda? Na nabożeństwie również zachęcać, żeby siedział na nabożeństwie, nie odsyłać się gdzieś, żeby biegało po korytarzach, prawda? Że cały czas starać się pokazywać w swoim życiu ten autorytet Boży, jak tylko Dziękuję bardzo, tak jest. W niektórych zborach jest troska o dzieci bardzo, bardzo głęboko zaawansowana. Są historie, opowiadania, takie małe kazanka nawet dla dzieci. Nieraz trudno jednak zauważyć, i tu warto by było w to głębiej wglądać, gdzie są te dzieci, gdy skończyło się opowiadanie? Czy my rodzice mamy je przy sobie? Czy te dzieci grają na komórkach? Czy wiemy, w jakie gry na komputerze albo jakie gry są najbardziej atrakcyjne? Czy to nie jest ogień, w który my nieświadomie może nawet wpychamy nasze dzieci, bo jesteśmy zajęci, są nam niepotrzebne, a więc masz, chcesz nową grę, masz. Krew, przemoc, coś, do czego umysł dziecka jest zupełnie nieprzystosowany i bodaj żaden umysł nie był do tego przystosowany. I też wydaje nam się, że no przecież, ale ja zajmuję się sprawami najważniejszymi, to ja nie mogę tam dbać o dziecka. Mówiliśmy o miłości, że przede wszystkim dajemy miłość. Popatrzmy na dzieci i zastanówmy się, czy to dziecko ma więcej sprzętu ode mnie, czy miłości. Znaczy, mi się wydaje, że ludzie też troszeczkę... Sam czasami popełniam takie, że ludzie właśnie myślą, że jak nadaje ten sprzęt, to miłość daje, że on się opiekuje, że dziecko ma co zjeść, że jest czyste, że ma książki do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie materialne rzeczy, skoro ja mu zapewniam byt pewien, to ja mu daję tą miłość. Że... Bo to jest wyraz też miłość. Tak, ale to jest przede wszystkim. Przynajmniej taką uwagę zwróciłem. Wrócę do tego obrazu z Egiptu. Po 7 pladze Mojżesz walczy o dzieci, a po 9 pladze już niedługo wyjdą z Egiptu. To zwraca uwagę na majątek, który zabiorą ze sobą jeszcze z sobą. My czasem przekładamy karoce przed konia. Prawda? I myślimy, że to zda egzamin. Ale Halinka. Tak, ostatnio chciałam powiedzieć, w gronie takiej bliższej rodziny rozmawialiśmy, akurat była trójka dzieci. I doświadczeni rodzice radzili tej młodej matce, jaki nawet wpływ mają zabawki na dzieci. Akurat te dzieci miały przy sobie pistolety. I właśnie ci doświadczeni rodzice powiedzieli: w naszym domu nasze dzieci nigdy takich zabawek nie miały. Ty wiesz, czego to dziecko się uczy już od dzieciństwa? Przemocy, zabójstw, a to tylko zabawka. Tak samo i możemy zauważyć, że w dzisiejszej dobie komputerów bardzo łatwo serwujemy my sami dzieciom właśnie te gry. Kupujemy, dajemy podarunki. I do czego ich
no przystosowujemy, nie? Więc jeśli otrzyma tą grę to dziecko, wtedy ono chce z tego korzystać. A my... Mówimy o uczniostwie dzieci w odniesieniu do Chrystusa. Jak wyglądał dom rodzinny Jezusa? Jak wyglądało jego wychowanie, jego dorastanie, jego młodość? Co na ten temat moglibyśmy przeczytać w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale? Myślę tutaj o tekstach od 40 do 52. Te najważniejsze teksty, które zauważamy w tym pasażu, zwróćmy na nie uwagę. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy, a gdy miał 12 lat, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonej uroczystości, został Jezus w Jerozolimie i tam jest ten czas poszukiwania. Po 3 dniach go odnaleźli w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami i przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Już nie chciałbym dalej czytać, bo te dwa, wydaje mi się, że te teksty zwracają uwagę na to, co już jest ukształtowane w Panu Jezusie, 12-letnim chłopcu, dlatego że mamy tę wzmiankę o tym, nabierało mocy mądrości i łaska spoczywała na nim i ten fakt, że 12-letni chłopiec w gronie naprawdę uczonych, gdzie tam jest zmiana, przysłuchiwał się, zadawał im pytania. Tak sobie wyobrażam, że to nie jest taki zwyczajny obraz, gdzie siedzą teologowie, przepraszam, że tak uczę, albo nauczycielowie, profesorowie dzisiejszych czasów, bo to była taka elita w tamtej świątyni, to nie byli zwykli tacy no, domownicy, którzy się spotykają i rozmawiają i nagle pojawia się 12-letni chłopiec i stawia... Skąd Chrystus mógł mieć tę wiedzę, czy to zainteresowanie? Przecież Ewangelie mówią też, że on nie chodził do szkół synagogalnych. Dom. Matka. Matka, która w tamtych czasach, i był to wzór, który przede wszystkim wzór od Boga, że matka będzie tą, która troszczy się o dom, troszczy się o dzieci, oczywiście nie pomijając roli ojca, ale nauczanie z tego, co wiemy, czytanie dla Jezusa to przekazywała właśnie Maria. Kiedy myślę, jeszcze nie tylko w tej chwili, kobieta ma pewną cechę, mężczyzna lubi takie rzeczy bardzo takie konkretne, tak kiedy myślę o Marii, to w tym momencie wyobrażam sobie, że nie tylko samą wiedzę przekazywała, ale kobieta ma w sobie coś takiego, jeżeli jest jakby wrażliwa i czuła. Nie, ale w tym sensie kobieta daje ciepło, daje delikatność, daje coś, co jest wrażliwość. I myślę, że te dwie rzeczy połączone ze Słowem Bożym, którego uczyła i śpiewała psalmy i tak dalej, ten kobiecy sposób, wyobrażam sobie, że Józef też miał obowiązki domowe. On przecież musiał utrzymać dom, rodzinę, pracował. I te też Pana Jezusa tam zabierał i prawdopodobnie także z Nim rozmawiał, bo nie wyobrażam sobie, że Pan Jezus sobie przez siedział. 28 lat pracowali w zakładzie ciesielskim i wtedy Chrystus już był raczej z Józefem niż z Marią. Prawda? Ale pierwsze lata, te podwaliny wiedzy o Bogu i miłości do Boga i do człowieka znajdował Jezus u swojej matki. I popatrzmy na Jezusa teraz, jak on się odnosi do dzieci, swojej działalności. Bo nasze studium na to zwraca baczną uwagę. On spotyka tam dzieci, które są w różnych potrzebach. Rodzice mają zaufanie do Niego, przynoszą te dzieci. Czasem nawet proszą, ażeby przyszedł do tych dzieci albo na odległość im pomógł, bo wiedzieli, że potrafi to uczynić. Czy Chrystus kiedykolwiek odmówił? Nie mamy takiego przykładu w Nowym Testamencie, aby Jezus Chrystus odrzucił jakiekolwiek dziecko i jakokolwiek pomoc dziecku. Wręcz przeciwnie, na wszystkie przykłady, jakie mamy, we wszystkich pomagał, uzdrawiał, prawda? A również i przytulał. I siedział z nimi, przebywał z nimi. Także
przez przykład Jezusa Chrystusa widzimy, że dzieci były dla Niego bardzo ważne. Jeśli mogę, to jest taki drobiazg. Być może nawet nie zwracamy uwagi. Pamiętacie tą historię, kiedy Pan Jezus przyszedł do tej zmarłej dziewczynki? Dziewczynki. Tam jest w oryginale nawet użyte słowa, jakie zostały użyte. I to jest o tyle ciekawe, że to nie jest, raz, że to jest powiedziane językiem, języku aramejskim, ale tam jest tak bardzo delikatnie. To nie jest tak, wstań. Bo nieraz może, nieraz mamy Pana, że Pan Jezus mówi, żeby opuść go, czy inne rzeczy tamten, a tutaj mówi tak bardzo delikatnie, dziewczynko, wstań. Mówię tobie, wstań. Tu jest, ja dostrzegam właśnie, być może tu tak dla dziewczynki to nie było znaczenia, ale nawet dla tych rodziców, którzy to widzieli, stosunek i podejście do tego dziecka. Bo później rodzi się może pytanie, bo później znajdujemy tę historię, kiedy dzieci garną się do Pana Jezusa i tak się zastanawiałem, bo tam nie ma żadnej jak gdyby opisu, który by wskazywał dlaczego w Ewangeliach. I być może tu jest ta odpowiedź w tej małej, krótkiej zmiance, w tym cieple i w tej trosce i w tym jakimś niezwykłym podejściu do dzieci Pana Jezusa. Chociaż w Ewangeliach, gdybyśmy mieli przeszukać, to tak dużo tego nie mamy. Takich zmian. No ale te, które mamy, proszę, wystarczająco chyba zwracają nam uwagę, że my jako dorośli, może to tylko tamci dorośli byli przeszkodą w kontakcie dzieci z Jezusem, może my nie. Jak to pojmujemy i czy widzimy jakąś potrzebę zmiany może naszego zachowania albo próby zauważania, że możemy pewnymi zachowaniami przeszkadzać tym dzieciom przyjść do Jezusa? No, tutaj też było powiedziane, że Józef i Maria uczęszczali, czyli nie tylko nauczali, wpajali, ale praktykowali to. Uh-huh. Widząc ten przykład, jest to dla nas wielki przykład, tak samo do takich, może nie praktyk, żeby to nie było jakieś takie formalne, ale do tego, jak my przeżywamy to, jak my traktujemy Boga. Bo tak jak mówiliśmy, dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami, tak, psychologami. Wszystko widzą, wszystko notują w swoich umysłach. Czy dziecko zauważa, czy my chętnie idziemy na spotkanie, gdzie się razem modlimy, gdzie razem czytamy Pismo Święte, czy robimy to z obowiązku, z utyskiwaniem? Czy dziecko to zauważa? Oczywiście. Czytałem taki fragment książki wychowawczej na temat dzieci i tam była mowa o tym, że gdy na przykład rodzice idą do pracy swojej, często mówią, ojej, znowu do tej pracy, muszę iść do pracy, ale mi się nie chce do tej pracy. Że dziecko widzi, że praca kojarzy się z czymś złym i ciężkim już od pierwszych chwil. Tam jest, żeby zauważyć, że dziecko widzi, że ojcu się nie chce chodzić do pracy. To znaczy, praca jest zła. I to są wzorce. I to są wzorce. I na tej podstawie możemy właśnie analogicznie nasz stosunek do Pana Boga przekazać właśnie takiemu małemu dziecku. Ale można też powiedzieć, że też ten nawyk, może nie nawyk, ale to, jaki my mamy stosunek do pracy, przekazujemy to też dzieciom, tak jak mówisz, nie? Ale tak pomyślałem sobie, tak nieraz sobie przypominam, czas na nabożeństwo, troszkę zaspaliśmy i nagle nerwowa atmosfera i nagle cała uroczystość i w tym momencie ta, idziemy spotkać się z Panem. To tak sobie pomyślałem, wychodząc to nawet w pieśni powinniśmy śpiewać radosne, bo idziemy się spotkać z Panem Bogiem. A nieraz bywa tak, że człowiek wtedy w rodzinie mówi, gotowa jesteś, czy jesteś nie gotowa? Ubrałeś się, czy się nie ubrałeś? No słuchaj, bo się spóźnimy. I nagle cały czar spotkania z Panem Bogiem nagle zaczyna nam gdzieś znikać, dlatego że ale to są takie drobiazgi, które kształtują gdzieś tam postawę, że no jejku, to po taka... I tutaj pokazane jest, że znaczy, czy pokazuje nam tam Pan Bóg, no to jest naprawdę, przygotujmy się do tego czasu i tak dalej, bo idziemy naprawdę na uroczystość szczególną. Bardzo ważne. Dlatego Chrystus też powiedział, my dzisiaj mówimy, jak dzieci uczynić uczniami Jezusa, że od dzieci to my możemy się uczyć tego, jak być uczniami. Czego możemy nauczyć się od dzieci? Przede wszystkim bezgranicznej ufności swoim rodzicom. Prawda? To jest bardzo ważne, że dziecko bardzo ufa swoim rodzicom.
I my tak samo powinniśmy ufać swoim ojcom. Mm-hmm. To jest taki dla mnie punkt numer jeden. I my Bogu powinniśmy też ufać, prawda? Czy zauważyliście, że dziecko potrafi się pogniewać, ale ten gniew jest bardzo krótkotrwały? Ono łatwo zapomina? Czy zauważyliśmy, że dziecko potrafi być bardziej cierpliwe od nas? Chociaż nieraz obserwujemy dzieci, które tylko krzyk i tupanie nóżkami, nawet w sklepie, gdziekolwiek i nie wyjdzie. Ale ja sądzę, że za pierwszym razem tak nie było. To już jest któryś raz, że rodzice no coś tam mają kłopoty. Jest spięcie na punkcie dzieci, rodzic, dziecko. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał, przypominając dzieciom, że jest takie przykazanie, aby czcić ojca i matkę. Ale zaraz później, w tym samym rozdziale, to jest 6 rozdział listu do Efezjan, apostoł Paweł mówi, ale wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci. I tu jeszcze momencik. Jak to zrobić, żeby nie pobudzać do gniewu swoich dzieci, skoro one tak łatwo się gniewają? Czym my możemy rozzłościć swoje dzieci? Niesprawiedliwością. Ja przepraszam, że tak użyję tego słowa, myślę, że jeśli chodzi o dzieci, dzieci mają wyczucie, co jest, znaczy jakby są bardziej czułe na to, co jest dobre, a co jest złe, jeżeli już to mają, to w pewnym momencie, kiedy się dzieje niesprawiedliwość, to one w szczególny sposób to odczuwają, bo to burzy ich cały porządek jakiegoś myślenia, co jest dobre, bo to jest wszystko zachwiane. Więc jeżeli jest na przykład ukarane i tego nie rozumie, albo w pewnym momencie rodzice reagują w sposób zupełnie irracjonalny, burzy się świat dziecka, które w pewnym momencie nie ma żadnego oparcia i nie wie, na czym się opierać. Jeżeli dziecko jest wyróżniane jedno w rodzinie, może to powodować gniew pozostałych dzieci? Oczywiście. Bardzo. Ja myślę też, że wpływ ma atmosfera domowa, atmosfera między rodzicami. Dziecko może właśnie w taki sposób, w postaci gniewu, wyrażać to, co przeżywa ono. Czasem dziecko niezauważane, odtrącane gniewem chce przykuć czyjąś uwagę. Złym zachowaniem nawet to będzie robiło. Czy jeżeli dziecku składamy jakieś obietnice, a później machamy na to ręką? Też będzie czuło gniew. Prawda? A więc jest wiele takich naszych zachowań, które może mówimy, a to jest tylko dziecko. Ja bym chciał powiedzieć, że my kształtujemy też swoje zachowania, typu na przykład takie małe dzieciątko, które się nie rozumie. Pójdziemy sobie dzisiaj na huśtaweczkę i ono nie wie, czym jest obietnica, nawet nie wie, że pójdzie na tą huśtawkę, bo tego nie rozumie. Ale my jako rodzice już sobie kształtujemy tą słowność. Skoro przy takim małym jestem słowny i pójdę z nim na tą huśtawkę, chociaż nie rozumiem, mu obiecałem, to ćwiczę sobie też jako rodzic tą, niech moje tak będzie tak. Postawę własną. Tak. A więc moglibyśmy jeszcze bardzo długo mówić na ten temat. Chyba nie tylko słowem, ale na pewno słowem i zachowaniem swoim wobec innych ludzi, wobec tego dziecka, swoim stosunkiem do Boga. My albo je zbliżamy i to dziecko nabiera ufności do Boga i chce iść w tę stronę, albo to dziecko coraz bardziej zostaje nam z tyłu. I to nieraz już małe dzieci robią to, co chcą, a rodzice mówią, ale ja nie mam czasu się tobą zająć, bo muszę się iść i pomodlić. Idę na nabożeństwo. To jest paradoks, to jest dramat, ale ileż rodzin, domów, gdzie się to rozgrywa. Na zakończenie chciałbym taką obietnicę przeczytać z psalmu 127. To jest pewna uwaga, ale która stanowi obietnicę. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie, próżno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie
obdarza umiłowanego swego, a dzieci są darem od Pana, podarunkiem jest owoc łona. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy wobec dzieci i my sami jako dzieci wobec Boga szli w tę stronę i w taki sposób, jak chcielibyśmy, jak w sercach za tym tęsknimy. Dziękuję bardzo serdecznie za waszą obecność z nami i jesteśmy przekonani, że po wyłączeniu już odbiorników będziecie mogli w dalszym ciągu rozważać to zagadnienie. Zagadnienie związane z naszymi rodzinami, z naszymi dziećmi, z dziećmi naszych dzieci, może już nawet myślę tutaj o sobie, o siwych swoich włosach, ale chciałbym, aby spotkanie nasze tutaj, tak jak rozpoczęliśmy modlitwą, w podobny sposób z wdzięcznością do Boga zwrócić się w modlitwie. Stwórco nasz i Panie, byłeś świadkiem myśli, które tutaj wyrażaliśmy, które czytaliśmy z Twojego słowa, ale zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi, prosimy o to, abyś Ty dał nam siły, Twojej siły i mocy, aby właśnie nasze życie w naszych domach, w naszych rodzinach, z naszymi dziećmi było takie, aby podobało się to Tobie i byliśmy dobrym przykładem. O to proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie zapraszamy Was również za tydzień na kolejne rozważanie Słowa Bożego z tego podręcznika o uczniostwie. Temat jest bardzo interesujący. Uczniostwo osób chorych. Jak spowodować, by osoby złożone chorobą były uczniami Jezusa Chrystusa w takim stanie, w jakim są. Dziękuję za uwagę dzisiejszą.